Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem prałatem, kustoszem tego sanktuarium i księdzem prałatem, któremu zlecona została szczególna troska duchowa o wspólnoty różańcowe w naszej archidiecezji, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia. Każdego dnia bierzemy do ręki różaniec. I razem z tym różańcem i przesuwanymi w dłoniach paciorkami przepływa nam czas. Czas błogosławiony. Czujemy w sobie wewnętrzny pokój i radość. A jest tak najpierw dlatego, że kiedy jest w naszych dłoniach różaniec i kiedy modlimy się na nim, sprawdza się w nas, jesteśmy o tym głęboko przekonani, sprawdza się w nas to, że jestem przy Tobie, jestem przy Chrystusie, razem z Najświętszą Marią Panną, Matką Bożego Słowa. Jestem przy Chrystusie razem z nią, a dokonuje się to właśnie poprzez rozważania tajemnic związanych z samym naszym zbawieniem dokonanym dzięki i w Panu naszym Jezusie Chrystusie, Bożym Synu. Otwieramy się na Niego, na Jego Słowo, na Jego nauczanie, na Jego nadzwyczajne znaki, jakie nam zostawił. I rozumiemy, tu dokonuje się w jakiś szczególny sposób to, co należy do istoty chrześcijańskiego życia. Otwarcie się na Chrystusa. Otwieranie się na Niego przez rozważanie Jego tajemnic i to właśnie z Jego Matką. I to rozważanie pozwala nam później jeszcze bardziej wchodzić w tajemnice chrześcijańskiego życia poprzez korzystanie z darów i łask sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu pojednania, pokuty, a także Eucharystii. I tak, przeżywając ten błogosławiony czas z różańcem w dłoni, stajemy się szczególnymi naśladowcami świętego Jana Pawła II Wielkiego, bo był to człowiek, jak wiemy, wielkiej modlitwy różańcowej. Nawet w chwilach, kiedy działy się wokół niego wielkie wydarzenia, to miał w swoim ręku różaniec. Kiedy jeszcze był sprawny i mógł chodzić, korzystając chociaż z chwilki wolnego czasu, zwłaszcza w górach, zdjęcia nam pokazują go właśnie jako pielgrzyma, to znaczy jako człowieka, który w jednym ręku ma kij pasterski, a w drugim różaniec. To przywiązanie do tej modlitwy, to związanie się z Chrystusem poprzez Jego Matkę sprawiło, że sam był o tym głęboko przekonany. To, iż ocalał 13 maja 1981 roku po zamachu na jego życie na placu świętego Piotra, zawdzięczał nadzwyczajnej interwencji Matki Bożej Fatimskiej, tej matki,
która ciągle domagała się od fatimskich dzieci, a poprzez nie od całego świata, by modlić się na różańcu o pokój dla świata, o pojednanie grzeszników z Chrystusem, o nawrócenie. To właśnie z tej modlitwy różańcowej, tej bliskości, jaką odczuwał z Chrystusem, wyrosły te słowa, które stały się niejako symbolem jego nauczania. Słowa, które padły po raz pierwszy w dniu 22 października 1978 roku, kiedy inaugurował swój wielki, wspaniały pontyfikat. Otwórzcie drzwi Chrystusowi i nie bójcie się Chrystusowi otwierać drzwi waszych serc, ale także waszych systemów społecznych, ekonomicznych, kulturowych. Ale wraz z tym wezwaniem, by otwierać swoje serca i całe systemy naszego życia dla Chrystusa, wraz z tym wezwaniem trzeba odczytać jeszcze jedno. Zamykajcie drzwi dla szatana, ojca wszelkiego kłamstwa i buntu, i przemocy. Budujcie cywilizację miłości na fundamencie Chrystusa, odrzucając od siebie wszelkie zło i tego, który jest ojcem wszelkiego zła. Zła, przemocy, grzechu i śmierci. A wraz z tym rozumieniem różańca, jako jestem przy Tobie, Chryste, wraz z Twą Matką i poprzez Twoją Matkę, idzie jeszcze jedno wezwanie. Pamiętam. Bo różaniec jest wielkim rozważaniem o dziełach zbawienia, o tej przedwiecznej miłości Boga, który nas umiłował, mimo grzechu Adama i wszystkich naszych osobistych grzechów, upadków i przewinień. Jest wielkie dzieło zbawienia, będące owocem Bożej miłości. I w to dzieło zbawienia zostaliśmy włączeni także i my. A to dzieło naznaczone jest zmaganiem i walką. Zmaganiem i walką, o której słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu w Księdze Apokalipsy, gdzie było pokazane owo decydujące zmaganie Archanioła Michała, który stanął na czele wojsk niebieskich i pokonał szatana. Tego, który walczy z Bogiem. Tego, który został pokonany i strącony z wysokości nieba. I stąd jego istnienie i jego złowieszcza działalność dotyczy ziemi. I walki, i zmagania z Bogiem poprzez walkę i zmaganie z tymi, którzy uwierzyli Chrystusowi i którzy w Nim pokładają nadzieję. Różaniec to rozpamiętywanie tego, o czym słyszeliśmy przed chwilą w Księdze Apokalipsy, a zwłaszcza z tych czterech jakże znamiennych słów: zbawienie, moc, królowanie, panowanie. One należą tylko do Boga, bo tylko Bóg
jest tym, który daje nam zbawienie i który objawia nieustannie i okazuje moc swojej miłości. To On jest Królem, którego panowania nie będzie końca. I tą prawdą żyjemy, rozpamiętując także tę chwałę, którą obdarzeni zostali Pańscy święci, począwszy od Najświętszej Maryi Panny. I stąd także ten obraz szczególnej łączności nieba z ziemią. Obraz, o którym mówił sam Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, kiedy stwierdził, że ci, którzy w Niego wierzą, zobaczą niebo otwarte i aniołów, którzy wstępują i zstępują na Syna Człowieczego. Bo to jest obraz samego Syna Jednorodzonego, boskiego Logosu, który stąpił na ziemię właśnie po to, aby stawszy się człowiekiem, nas, grzesznych ludzi, do Boga jako Boże dzieci na powrót doprowadzić. I to rozważanie ostatecznego triumfu, mocy królowania i panowania zbawczego Pana naszego Jezusa Chrystusa domaga się jeszcze jednego. Tego, co wyrażamy w słowie czuwam. Modlitwa różańcowa jest modlitwą czuwania. Z Matką Świętą przy Chrystusie, po to, by nie ulec temu wszystkiemu, co chciałby z nas uczynić zły duch. Jest to czuwanie modlitewne, by zachować więcej jeszcze, by pomnożyć w sobie skarb wiary, by pogłębić moc nadziei, by nasza codzienność coraz bardziej była przenikana naszą miłością do Boga, a przez to także do drugiego człowieka. Jeżeli walka w niebie zakończyła się zwycięstwem Archanioła Michała i całych zastępów anielskich, na czele których on stanął, zdajemy sobie sprawę, walka na ziemi, zmaganie o nas, o nasze zbawienie ciągle trwa. I stąd to czuwanie modlitewne, różańcowe. Przyjmuje ono najrozmaitsze kształty. Chociażby to, cośmy mogli rok temu przeżywać jako wspaniałe dzieło różańca do granic. Opasanie całej naszej ojczyzny miłością, modlitwą różańcową na znak, że chcemy, aby nasza ojczyzna była tym, co znalazło się także jako treść ślubowań jasnogórskich, by była ojczyzną Chrystusa i Jego Matki. To czuwanie jest potrzebne także i dzisiaj. Wobec nowych prób złego ducha, który chce dotknąć Kościoła, który chce zohydzić w oczach społeczeństwa tych, których On, Chrystus, powołał i wybrał na swoją służbę. Zdajemy sobie sprawę, jak to wszystko jest bolesne i trudne, zwłaszcza, że próbuje budować się całą wielką narrację w oparciu o bardzo, na szczęście, nieliczne przypadki i upadki
osób duchownych, ale na podstawie tego, co jest marginesem i co niewątpliwie jest godną pożałowania patologią. Na podstawie tego chce się utworzyć obraz całości. Tych osób, których Chrystus powołał na swoją służbę w Kościele i dla Kościoła. I o których wiemy, wspominając najbardziej szlachetne i piękne postaci, jak wiele im Polska ma do zawdzięczenia. Jak bardzo są oni chlubą naszego Kościoła. Kardynał August Lont, który zapowiadał zwycięstwo przez Maryję. Kardynał Stefan Wyszyński, autor wielkich ślubów jasnogórskich związanych z obchodami tysiąclecia Chrztu Polski. Arcybiskup Antoni Barania, który przez lata cierpiał okrutne tortury i nie dał się złamać z mu. I przez to nie wytoczono publicznego procesu o zdradę ani pośmiertnie kardynałowi Klondowi, ani za życia kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Jakże tu nie wspomnieć raz jeszcze Jana Pawła II, który dla swej głębokiej wiary i dla swojego jednoznacznego świadczenia o Chrystusie przelał krew na placu świętego Piotra w 1981 roku. To też są synowie polskiego Kościoła. To są wzory ciągle aktualne. Ludzi, którzy idąc za wołaniem Chrystusa, oddali się całkowicie na służbę Chrystusowi poprzez służbę Jego Przenajświętszej Matce. Nie wolno nam o tym zapominać. A nasze czuwanie dzisiaj musi przybierać kształt wielkiej modlitwy za kapłanów, za wszystkie osoby konsekrowane, aby byli wierni, aby nie dali się stłamsić, aby bronili świętej sprawy zbawienia, zwłaszcza tych osób, które ich duszpasterskiej pieczy zostały powierzone. Czuwać poprzez różaniec to modlić się za naszą ojczyznę. Teraz, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, próbujemy wczuć się i przeżyć radość i entuzjazm Polaków sprzed kilku pokoleń, którzy mogli przeżywać ten niezwykle szczęśliwy czas. Jesień 1918 roku, odzyskania wolności, a potem zmagania się, aby ta wolność nie została nam na powrót odebrana, zwłaszcza poprzez bolszewików podczas wojny w 1920 roku. Musimy modlić się za ojczyznę, dziękując za wspaniałych bohaterów wiary, bo to, że Polska przetrwała, to wielkie dzieło tych, którzy nie utracili nadziei, tych, którzy swoją nadzieję pokładali w Bogu, dla których Kościół był prawdziwą opoką i ostoją. Tak jak to było także później, bo zdajemy sobie sprawę także z tego, że owo 100 lat,
które minęło od 1918 roku, dało nam stosunkowo niewiele lat prawdziwej wolności. Bo przyszła II wojna światowa, kolejny rozbiór, kolejne nieszczęścia i tragedie i kolejne zniewolenie. To, żeśmy się ostali jako naród. I możemy cieszyć się z tego, że mamy takie państwo dzisiaj. To zasługa tych nieznanych nam z imienia, nazwiska milionów Polaków i Polek, którzy przez ten czas sięgali po różaniec, modląc się za Polskę, śpiewając w głębi duszy: Ojczyznę wolną racz przywrócić, Panie. I którzy mieli tę moc nadziei budowanej także na różańcu, że jeszcze Polska nie zginęła. Czuwanie nasze dzisiaj to także troska o to, aby w życiu społecznym, także państwowym, coraz bardziej mocny i jasny głos zabierali ci ludzie, którzy swoje posługiwanie ojczyźnie rozumieją także jako służbę obiektywnym, trwałym, jednoznacznym wartościom wyrastającym z chrześcijańskiej wiary. Nasze czuwanie musi dotyczyć także tego zatroskania, kto będzie sprawował odpowiedzialne urzędy w naszym kraju. To także musi być przedmiotem naszej modlitwy różańcowej. Jak wiemy, ta modlitwa w swej treści została rozszerzona przez świętego Jana Pawła II, który mocą listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae z 16 października 2002 roku wprowadził także do tych rozważań różańcowych tajemnice światła, tajemnice mówiące o nauczaniu Pana Jezusa, o tym wszystkim, co związane jest z koniecznością nieustannego otwierania się na Jego zbawcze słowo. Jakże znamiennymi słowami kończy się ten list apostolski. Papież pisał: na początku 25 roku mojego pontyfikatu powierzam ten list apostolski czułym dłoniom Maryi Panny, korząc się w duchu przed jej obrazem we wspaniałym sanktuarium wzniesionym dla niej przez błogosławionego Bartłomieja Longo, apostoła różańca. Chętnie wypowiadam jego wzruszające słowa, jakimi kończy on słynną suplikę do Królowej Różańca Świętego. O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami, wieżo ocalenia od napaści piekła, bezpieczny porcie w morskiej katastrofie. Nigdy Cię nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompeji,
O Matko nasza droga, o ucieczko grzeszników, o Władczyni, pocieszycielko strapionych, bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Amen.